solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole. Dziś świętujemy 10. urodziny Agencji Najparita Nostra. Miejscem, przestrzenią, która przez te 10 lat stała się udziałem bardzo wielu fantastycznych ludzi, talentów, super wyzwań, niesamowitych produkcji i projektów. I przez wszystkie te 10 lat właściwie mieliśmy szansę nie tylko się rozwijać i sprostać tym wielu wyzwaniom, ale też poznać samych fantastycznych ludzi i tak naprawdę swoją wrażliwość muzyczną jeszcze wynieść na zupełnie inny poziom. Więc chciałabym dzisiaj nie tylko świetnie się bawić i wspominać te wszystkie lata cudownej pracy, ale życzyć wszystkim Wam kolejnych lat takich ludzi i takich melodii, które nam wygrywa fajnie rytm w sercu. Mój kontakt z agencją Verita Nostra myślę, że się rozpoczął jakieś 8 lat temu. Był taki koncert w studiu koncertowym Polskiego Radia, właśnie Jarka Vista. To był ten projekt Swinging with Sinatra, moje pierwsze zetknięcie z tym właśnie przedsięwzięciem. I od razu zrobiło to na mnie duże wrażenie. Tak? Pomyślałem, że to jest coś, co ma potencjał. Połączenie zresztą talentu Jarka z zespołem Krzysztofa Herdzina. To wszystko razem wywołało taki efekt wow. I po koncercie miałem przyjemność poznać Ewę Bem-Wiśniewską, która za tym wszystkim stała. I zrobiła na mnie takie wrażenie właśnie, no, takiej osobowości, która naprawdę trzyma to wszystko w ryzach, trzyma to wszystko w garści i zależy jej bardzo na tym, żeby no to uzyskało jak najwspanialsze kształty. Tak? Dla mnie jest, oczywiście tak się mówi, moim dzieckiem, ale jest jakby takim ciągłym wyzwaniem. Jest poczuciem, że to jest to dziecko, które wymaga opieki i troski, edukacji i rozwoju. W związku z tym stale staram się, ja się budzę codziennie z poczuciem wyzwania, że oto puka do moich drzwi agencja i ja muszę odpowiedzieć na te zadania, które agencja jakby sama mi stawia. Takim bardzo ważnym naszym, dla nas momentem był koncert telewizyjny. Ten, który się odbył w Romie, on był jakby dla nas z jednej strony tymi drzwiami do lepszego świata, ale tak naprawdę był dowodem na to, że to, co robimy wspólnie, ma sens. Nauczyłam się tego, że trzeba słuchać ludzi. Że trzeba rozpoznawać to, słuchać tego, co oni mówią i iść za głosem, za intuicją, którą mają artyści. Myślę, że to jest najważniejsze. Pensare a te, nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio.
mogę życzyć? Burzy mózgu. Burzy mózgu i żeby ona zawsze, żeby to burza rodziła nowe piękne rzeczy.